Już 9 na zegarze, jak ten czas szybko biegnie w to czwartkowe przedpołudnie. Raz jeszcze mówimy Państwu. Dzień dobry. Katarzyna Ciechopek, Maciej Kurzajewski. Pytanie na śniadanie. Bardzo dziękujemy, że są Państwo z nami od godziny 7.30. Mamy nadzieję, że pozostaną Państwo do 11 z minutami. Jeśli dopiero teraz dołączyliście Państwo do nas, to zachęcamy, abyście pobrali aplikację TVP Go, zainstalowali na swoich urządzeniach mobilnych, bo w ten sposób możecie oglądać Pytanie na śniadanie, ale nie tylko wszystkie produkcje Telewizji Polskiej w dowolnym miejscu o dowolnej godzinie. Wystarczy, że sobie znajdziecie program, klikniecie, odwiniecie fragment na przykład Pytania na śniadanie, który Was szczególnie zainteresował i obejrzycie ponownie, tudzież po raz pierwszy. Zachęcamy. Tak, odsyłamy jeszcze do naszych mediów społecznościowych. Tam cały czas czwarta upiera się, żeby pozdrawiać wychowawczynię. Pozdrawiamy raz jeszcze, Pani Ola. Bardzo serdecznie czekamy na Państwa wiadomości, na Państwa komentarze. Mamy nadzieję, że zaangażujecie się w dyskusję, bo jest nam to potrzebne. Dzięki temu mamy ciekawe pytania, które zadajemy naszym ekspertom. A już za moment porozmawiamy o tym, jak w naturalny sposób poprzez masaż wypełnić usta, tak aby były piękne, aby miały kształt serduszka, o czym marzą wszystkie kobiety, ale uwaga, mężczyźni również. I te wszystkie pytania zadamy naszej ekspertce, a jest z nami pani Olga Szemlej, specjalistka jogi twarzy. Dzień dobry. Witam was serdecznie. Rzeczywiście w naturalny zupełnie sposób można osiągnąć taki efekt? Można osiągnąć efekt marzenia. Tak, ale naturalny i delikatny. Oczywiście to nie ma nic wspólnego z inwazją i z dużą zmianą. Natomiast można zrobić naprawdę sporo i o tym jak sobie powiemy. Ale chciałam zacząć od anegdoty, bo moja prababcia Helena była taką znaną pięknością warszawską, królową bali. Kawalerowie się ustawiali w sznureczek, ale prababcia wstydziła się tego, że ma właśnie zbyt duże i zbyt pulchne usta. Także mody się zmieniają, trzeba kochać swoje. Ale już teraz o tym, co nam się może w naszych ustach nie do końca podobać. Jeśli są za wąskie i szczególnie zwężają się z wiekiem. Jeśli ich kończy kąciki zaczynają nam opadać. No i jak tworzy się ten kot kreskowy, czasem też zwany zmarszczkami palacza. Co można tutaj poradzić? Zaczynając może od tych opadających kącików. Upewnię się tylko, że to jest wskazówka dla kobiet wyłącznie. Nie, absolutnie. No usta mamy wszyscy, i kobiety, i mężczyźni. Właśnie. I rzeczywiście w pewnym momencie w naszym życiu, gdzieś tak po 30, zaczyna się ten proces, że te kąciki ust zaczynają delikatnie opadać. Z czym to jest związane? Z napięciem szyi? Przede wszystkim, bo tutaj duży mięsień szeroki szyi ciągnie, jest połączony też z tak zwanymi obniżaczami kącików warg, czyli czasami prosta sprawa. To jest też powiązane. Tak. I właśnie chciałam też powiedzieć, wiedzieć. Francuzki radzą dziewczynkom trenowanie uśmiechu Giocondy, czyli nie pozwolenie sobie na takie coś, tylko leciutki, taki pogodny wyraz twarzy. Ale teraz co z tą szyją? Mam ćwiczenie z zakresu Zoga Face, więc bardzo teraz ostatnio modne. Zobaczcie, trochę będzie jak zwykle wyglądało śmiesznie, bo nasze usta skierujemy do góry, żeby tu się nie marszczyło, przytrzymamy. Przytrzymamy też obojczyk i robimy tak. 15 sekund. Rozciągamy. Tak, rozciągamy tak, przez 15 sekund, tak? Mamy poczuć tutaj mięsień. I możemy dodać taki lekki tutaj masaż. Ja wiem, że to śmiesznie wygląda. Takie. Rzeczywiście czuć. I oczywiście to na drugą stronę. I potem jeszcze dwie serie. Tak. Czyli usta w górę. Przytrzymujemy obojczyk, troszeczkę przechylamy się i ile poświęcenia dla urody. Jak najbardziej. No i ten uśmiech Giocondy. Warto też te szyję pomasować. I tutaj jak zwykle technik mamy dużo, ale taką prostą, skuteczną. I takie rolery tak nawet mamy. Będą jeżyki, bo one te wszystkie napięcia przełamią i kąciki pójdą w górę. Więc to jest nasz pierwszy taki trik. A co z kodem kreskowym łamany na zmarszczka palacza? No właśnie, słuchajcie, naprawdę warto wiedzieć, że mięśnie są wypełniaczem twarzy. I tutaj mięsień okrężny ust właśnie takim wypełniaczem jest najnaturalniejszym w świecie, więc bez ćwiczeń się nie obędzie. I tutaj takim ulubionym, znowu śmiesznie wyglądającym są tak zwane karpiki, gdzie kobiety po 2 tygodniach mniej więcej, głównie kobiety, są zachwycone efektami tego spuchnienia, ukrwienia i bardziej czerwonych warg, a wygląda to tak. Łapiemy te wargi i rozpłaszczamy. Mówiłam, że będzie śmiesznie.
i próbujemy zbliżyć kąciki do siebie jak w takim całusie, a tu przeszkadzamy. I tak 15 razy pokazuję. I to po ile? Po 2 tygodniach jest efekt widoczny, tak, tych ćwiczeń? Rano i wieczorem. Spróbujcie, wargi od razu się zrobią takie czerwone, pulchne, a żeby to się utrwaliło. Bo pompujemy krew w to miejsce, prawda? To pompujemy i działa mięsień okrężny ust, wypełniając tutaj też te rzeczy. Ale pomasować byłoby fajnie. I teraz mam dla was masaż albo takim rollerem. Ja wiem, że on wygląda groźnie, ale na te zmarszczki palacza i w ogóle dla ujędrnienia jest cudowny. To nie boli, a naprawdę działa. Można tutaj się wmasować. Może to spowodować kichanie. Albo mój ukochany sposób chiński. Słuchajcie, z VI wieku naszej ery i nadal popularny. Naprawdę, nieprzerwanie. I teraz wierzch dłoni, wargi i 30 razy błyskawicznych ruchów. Rozcieranie. Czyli znowu i cały czas pobudzenie. Tak, ukrwienie. Tak? I potem zmiana 30 ruchów. Mhm. A tutaj, dlaczego mówię, że genialny? Krawędź dłoni i żegnaj makijażu oczywiście. Dlatego może dobrze robić taki masaż wieczorową porą, jak już jesteśmy po demakijażu. Ale to jest naprawdę, dokładnie, naprawdę intensywne. Co jeszcze możemy? I przed rano, o poranku. O właśnie. Ja to już w garderobie telewizyjnym przyznam, że robiłam sobie różne takie masażyki. To dlatego wyglądasz tak świetnie. Dobrze, że zdradziłaś nam ten patent. Dziękuję. Jeszcze jedna rzecz. Głasza. Zobaczcie, znamy dobrze. Tak. Lekko wklęsła powierzchnia. Ten dziubek sobie tu umieszczamy i masujemy do góry na olejek. To już jest tak? I z jednej i z drugiej strony. Czyli tu cały czas chodzi o to, żeby pobudzić mikrokrążenie, żeby limfa też się przesuwała, krew, co jeszcze? Żeby wypełniało nam usta, zmarszczki. No właśnie, mam też tutaj dla was taki tip kosmetyczny, bo ten kod kreskowy, panie często mówią, pani Olgo, ja nie palę, jakie zmarszczki palacza, dlaczego? Bo tak, to tak naprawdę jest spadek kolagenu. Poziomu kolagenu tu w ogóle tak naprawdę, ale on się tutaj bardzo uwidacznia, czyli po prostu bierzmy, pijmy kolagen. Można też dodać, super sprawa, pitne ceramidy. Działanie od wewnątrz jest działaniem trwałym i naprawdę widocznym. Ale są też takie sobie sprytne peptydki, zwane często botox-like. Tak? Bo one tutaj rozprężają te zmarszczki mimiczne stopniowo, ale to jest trik ukochany też przez instagramerki, bo w związku z tym, że dobrze nawilżają wargi, to też powodują takie delikatne spulchnienie. Znowu, to nie będą bardzo duże wargi, jeśli natura nie dała, ale tutaj sobie pół kropelki. Aha, rytuały piękna, joga twarzy. Mamy te książki dla naszych widzów, prawda? Mamy. Tak, nie książek. Zawahamy się ich rozdać. Bardzo dziękujemy za to spotkanie, a mamy jeszcze taką wskazówkę od naszego kolegi Mateusza Szymkowiaka, że rzekomo buraki też świetnie robią. Oczywiście, że świetnie na urodę. Zwłaszcza na urodę. To znaczy do tak pomalowania. No przekonam się, bo on akurat teraz będzie kisił buraki. Uwielbiam sok z kiszonych buraków. No pewnie, to zobaczmy, jak to się robi. Ale jako makijaż wypróbuję. Dobrze, dzięki wielkie. Halo, panie Mateuszu.